Jesteśmy na stoisku firmy Seven Anna i z nami Piotr, który opowie nam o Mundrakerze i o nowych egzotycznych oliwkach. Dokładnie tak. Zacznijmy od rowerów Mundraker. Mamy wiele nowości na sezon 2015, ale o trzech z nich powiemy sobie dzisiaj. To są takie najbardziej najnowsze, najbardziej interesujące punkty w nowej ofercie. Zaczynamy od roweru Chrono, który był dostępny w 2014 roku, ale w wersji aluminiowej. To jest typowy rower cross country. Mundraker od wielu lat produkuje zaawansowane rowery do cross country. Od kilku lat jest dostępna seria Podium Carbon. To są te rowery z takimi specjalnymi mostkami zintegrowanymi z ramą. Bardzo ciekawa koncepcja, świetna dla zawodników, to są bardzo sztywne ramy. Natomiast brakowało w ofercie rowerów karbonowych, coraz bardziej popularnych, które mają nieco inne właściwości jezdne. I taki jest właśnie Chrono karbonowy. Jest zupełnie inna konstrukcja ramy i dzięki temu też ten rower trochę inaczej jeździ. Rowery są dużo bardziej komfortowe, mają specjalne płaskie profile tylnych widełek, które dosyć dobrze amortyzują drgania. To nie jest rower idealny dla zawodnika, natomiast jest to rower idealny dla pasjonata MTB, który chce mieć lekki, zaawansowany rower. Kolejną zaletą też modelu jest to, że będzie oferowany w zupełnie innych cenach niż te wyczynowe modele karbonowe z serii Podium. Ich ceny zaczną się od 6900 zł za karbonowy, dobrze wyposażony rower. Oferta naprawdę bardzo dobra. Super. Dalej mamy nowość, która pojawiła się trochę na przełomie oferty 2014 i 2015. Już jakieś informacje pojawiły się w środku wakacji. To jest taka bardzo ważna nowość, zmieniająca trochę podejście marki do projektowania. Pierwszy rower full suspension wykonany z karbonu. Model Foxy jest określany przez Mundrakera jako kwintesencja kolarstwa górskiego. Rower, który ma 140 skoku, który ma nowoczesną geometrię z długą górną rurą, dosyć łagodnym kątem główki, ale krótkim tyłem po to, żeby był zwinny, skoczny, żeby był bardzo sprawny w terenie. Rama tego roweru, jakby podstawową i najważniejszą cechą jest waga, która jest bardzo niska, ale w połączeniu z jej bardzo wysoką sztywnością. W ten sposób skomponowany rower na ścieżkach takich singlowych, takich jak rychleby, sprawuje się naprawdę genialnie. Rower dostępny też jest w kilku wersjach, w kilku poziomach cenowych. Ceny zaczynają się od 12 tysięcy złotych. No za rower już przygotowany do takiej ostrej jazdy w górach. Następnym krokiem będzie przygotowanie prawdopodobnie kolejnych modeli w karbonie, też modeli z większym skokiem, no ale to są prawdopodobnie już nowości 2016. No właśnie, bo często tak jakby się proponowało w rowerach typu enduro używać koło 26 cali jednak, a tutaj widać, że już większość firm idzie w kierunku średniego koła, prawda? Trudno powiedzieć, że większość firm. Rynek się tak zmienił w ostatnich dwóch latach, że w zasadzie rowery do enduro, czy już w tej chwili rowery zjazdowe, są produkowane tylko na 27,5 cala i to się stało standardem. Mundraker dosyć wcześnie wprowadził te większe koła do segmentu enduro. Teraz to jest tylko kontynuowanie oferty. Wszystkie nowe rowery ze skokiem od 120 czy od 140 akurat w tym przypadku skoku w górę są już w ofercie Mundrakera na 27,5 cala. To samo dotyczy roweru zjazdowego. Wszystkie zjazdówki będą już na większych kołach. Rozumiem. Okej, okay, druga sprawa to są nowe, naturalne oliwki, które za chwilkę wam pokażemy. Oliwka, która tak naprawdę jak ja powąchałem, mógłbym sobie polać makaron i skonsumować. Tak, to jest bardzo ciekawa nowość. To są produkty marki Green Oil. Jest to brytyjski producent, który tam na miejscu produkuje te specyfiki. My zdecydowaliśmy się na dystrybucję, dlatego że bardzo zainteresowało nas i pochodzenie produktu, i też jego specyfika. Jest bardzo wiele smarów na rynku. Jest bardzo dużo rozwiązań do czyszczenia rowerów, one mają swoje różne cechy, różny wizerunek. Tutaj wizerunek i cechy są bardzo określone, są w 100% ekologiczne, a co jest jeszcze ważniejsze, nie ma w nich żadnej chemii czy petrochemii. One w 100% są wyprodukowane na bazie naturalnych wosków, na bazie roślinnej, też na bazie spirytusu, jeżeli chodzi o tłuszczacze. Co podkreśla producent, Green Oil jest bezpieczny tak samo dla środowiska, jak i dla użytkowników, dla mechaników czy dla kogoś, kto po prostu tych rzeczy używa. Nie ma szansy na jakieś zatrucie oparami, nie ma szansy na skażenie gleby.
No, jest to coś zupełnie innego. Jest dużo produktów na rynku, które są w jakiejś części ekologiczne albo mają jakieś dodatki naturalnych rzeczy. Tutaj naturalność tego produktu jest stuprocentowa. Piotrek, trzony waszej oferty są tak zwane NS Bike. Tutaj mamy dwa modele. Nazw nie znam, nic na ich temat nie wiem, ale wiem, że są rowery, które konstruuje się od podstaw. Opowiedz nam o tych modelach konkretnie i o tym też, jak generalnie wygląda proces produkcyjny, testowy, ile to wszystko generalnie trwa. Jesteśmy przy najnowszej serii Snap. To są rowery enduro. To jest w ogóle taka świeża część oferty w NS-ie. Jesteśmy znani głównie z rynku dirtowego i streetowego. Od trzech sezonów konsekwentnie wchodzimy do lasu. Tam tak naprawdę są nasze korzenie, bo kiedy NS Bikes powstawał, to wszyscy zaangażowani w projekt głównie jeździli właśnie w lesie. I to są rowery, które trafiają w najszybciej w tej chwili rozwijający się rynek MTB, czyli w rynek enduro. Proces projektowania to jest zawsze proces, który trwa bardzo długo i są koncepcje, które powstają. Czasami zanim powstanie coś konkretnego, zajmuje to miesiące, lata. Akurat ta koncepcja powstała w zasadzie 2 lata temu i od 2 lat trwały prace nad tymi modelami, tą rodziną rowerów do enduro. Zaczyna się od jakichś tam wstępnych szkiców, pierwszych projektów i szybko pierwszych prototypów, ponieważ najważniejsze jest to, żeby każdy rower zaprojektowany, wyprodukowany przez nas najlepiej sprawdzał się w terenie. W praktyce tam, gdzie wiadomo, że jest po prostu używany przez rajderów. Zawsze we wszystkie projekty zaangażowani są bardzo mocno rajderzy i to oni też często mówią, w jaki sposób, co ma wyglądać. Akurat w przypadku obu tych modeli częścią wspólną jest koncepcja, ale poszczególne, jakby oba z nich się trochę różnią. Jest wersja, która ma 140 skoku, to jest taki model ścieżkowy i wersja 160 skoku. Można ją nazwać race enduro, ale z tym racingiem bym nie przesadzał, bo tam jednak ważniejsze są inne rzeczy niż przyjemność z jazdy, a oba z nich przede wszystkim mają dawać radochę na takim naprawdę ostrym jeżdżeniu na ścieżkach i gdzieś tam w poważnych górach. To jest tak, że ten rynek się teraz zmienia i gdzieś tam coraz częściej widać na trasach nawet downhillowych, czy takich trasach mocno górskich, właśnie tego typu rowery. Skąd czerpie się inspiracje do takich rowerów? Trudno powiedzieć o czerpaniu inspiracji z jednego źródła. To tak naprawdę wszystko, co jest dookoła, może być inspiracją do projektowania rowerów. Gdzieś w tym rynku siedzimy już od kilkunastu lat i tak naprawdę to jest nasze życie i o te inspiracje do projektowania rowerów górskich naprawdę nie jest trudno. Tak, bo wielu osób nadal nie kojarzy, że NS to jest polska firma, prawda? Tak, to jest polska firma. Wszystkie projekty powstają u nas w Polsce. Rowery produkowane są w tej chwili w Polsce. Wiadomo, że duża część komponentów, widelce, podzespoły do kompletnych rowerów nie są produkowane u nas, ponieważ nie ma parku maszynowego. Wiadomo, że tam na Tajwanie i w Chinach jest cały know-how, jest zaplecze i tak naprawdę tam się robi te rzeczy. Natomiast rowery składamy w Polsce i oczywiście cała koncepcja i projekty techniczne są polskie. Zostały wystawione też do konkursu, prawda? Zostały wystawione do konkursu. Jakie będą wyniki, zobaczymy dzisiaj wieczorem. A jaka będzie cena? Są dwa poziomy, to są też trochę dwa różniące się ze sobą modele, ale podstawowe wersje zaczynają się od 8900 zł. Zawsze staramy się skomponować rowery tak, żeby one jak najlepiej sprawdzały się w praktyce. Nie ma ukrytych oszczędności. Czasami są to rzeczy, które są prostsze, przez to tańsze, ale zawsze priorytetem jest to, żeby to dobrze jeździło i żeby było wytrzymałe. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.